Andrzej Fligel, były dziennikarz sportowy i felietonista Gazety Lubuskiej, znany przede wszystkim ze swojej długoletniej pracy dziennikarza sportowego, odwiedził krośnieńską mediatekę. Tematem nie była jednak jego kariera sportowa, a czas i praca przed Gazetą Lubuską. Przed moją karierą dziennikarską, która trwa 30 ponad lat, trwa dalej, w każdej, już nie w Gazecie Lubuskiej, no, przez 10 lat, 8 miesięcy i 27 dni, czyli niezły wyrok. Pracowałem jako wychowawca więzienny, jestem nauczycielem zawodu, poszedłem do tam, trafiłem za te mury, pracowałem w areszcie śledczym w Zielonej Górze i w zakładzie karnym w Krzywańcu przez 3 lata. Schowani do Wora to książka, która opowiada o latach spędzonych na pracy w więzieniu. Choć było to jeszcze w ubiegłym wieku, książka została wydana dopiero w roku 2020. Zbierałem się bardzo długo do napisania tej książki i jak dziennikarze sportowi, jak Państwo pewnie wiedzą, jeżdżą po całym kraju na mecze i tak się jechało do meczu koszykówki do Przemyśla, jechał kierowca, jechał fotoreporter i zawsze te z nudów historie z więzienia opowiadałem i zawsze mówili, weź to napisz, napisz książkę o tym. No ja tak się zbierałem, napisałem dużą część bardzo wcześnie, na początku lat 90. I potem, nie wiem, albo uznałem, że to nie ma sensu, że te lata 80., komuny, lata nikogo nie interesują, ale potem po latach moja szefowa, konkretnie moja redaktor naczelna, wjechała mi na ambicje, bo powiedziała, że ty tą książkę piszesz już od 10 lat, więc się wkurzyłem, powiedziałem, ja jej pokażę. I w ciągu jednego lata w 19 roku, dokładnie przez 3 miesiące napisałem właśnie 3/4 i tak książka wyszła. Absurdy polskiego więzienia, sposoby na oszukiwanie, jak wyglądają święta w zakładzie karnym. Te i wiele innych historii można było poznać na ostatnim w tym roku spotkaniu autorskim w krośnieńskiej mediatece. Książka zbiera dobre recenzje, ale autor już teraz zastanawia się, co dalej. Książka zebrała niezłe recenzje, nie robię sobie z tego powodu jakichś tam cudów, nie chcę wygrywać jakichś nagród. Aczkolwiek byłem do tego Wawrzynu Lubuskiego nominowany z tą książką. No ale wygrał Krzysztof Federowicz, który potem był do ogólnopolskiej nagrody i otarł się o ogólnopolską, więc absolutnie nie mogę mieć pretensji, że akurat ja się tam nie załapałem. Także nie wiem, myślę o napisaniu jeszcze czegoś, może o pracy dziennikarskiej, bo która jest równie wariacka jak praca w więzieniu. Kolejne spotkanie autorskie w krośnieńskiej mediatece już w przyszłym roku.